No powiem tak, ja widzę tutaj, zostawiłem moderatorów na mojej grupie Masoneria, Illuminati, kontakty z obcymi, pokazujemy prawdę, znaczy to nie jest pani moderator, ale bardzo jest aktywna tutaj, wrzuca bardzo dużo ciekawych materiałów. Ja tego nowego Facebooka za bardzo nie ogarniam i nie wchodzę tutaj, ale wszedłem sobie na chwilę, no przypadek, prawda? W życiu to są same przypadki. Skończyłem rozmawiać z istotą, który mi ujawnił pewne rzeczy bardzo ciekawe i mam rozmowę nagraną, więc myślę, że będzie to chyba jedna z lepszych rozmów, jakie do tej pory były, ale tu widzę, że nie tylko istota, że tak powiem, informuje społeczeństwo. Nie weryfikowałem tego, tej informacji, ale przeczytam i zaraz przejdziemy do artykułu. Publikuję przetłumaczony artykuł o tym, zapraszam też każdego na tą grupę, prawda, naszą, mamy tam z 12 tysięcy członków, ciągle rośnie i tu już takie informacje zaawansowane są. Publikuję przetłumaczony artykuł o tym, jak Putin wypowiedział się na temat okrutnej rasy pozaziemskiej, która rządzi naszą planetą. Putin powoli ujawnia, że nasza planeta nie jest rządzona przez ludzi, ale przez złą rasę pozaziemską. Jest na to wystarczająco dużo dowodów. Obawia się tylko, że większość ludzi nie zaakceptuje tej prawdy i będzie w szoku. Jak sam mówi, już kilka razy miał do czynienia z gadami. Na takich spotkaniach trzeba mieć mocne nerwy. Na nadzwyczajnym spotkaniu zwołanym wczoraj przez Władimira Putina oznajmił, że 95% światowej klasy rządzącej nie jest ludźmi, tylko jak to określił, zimnokrwistymi hybrydami należącymi do starożytnego kultu. W przemówieniu za zamkniętymi drzwiami na forum dla najwyższych szczebli rządu i pracowników w swoim rodzinnym mieście Petersburgu Putin odpowiedział na pytania dotyczące wycieku z Panama Papers, wskazując, kto stoi za spiskiem. Rząd Stanów Zjednoczonych, jego agencje szpiegowskie i OCCRP George'a Sorosa. Putin nazwał Sorosa sprytnym smokiem, deklarując, że obecnie jesteśmy w stanie wojny. Następnie Putin obiecał, że jeszcze bardziej zaostrzy sankcje wobec społeczeństwa otwartego na Sorosa. Zapytany, co miał na myśli, mówiąc sprytny smok, odpowiedział, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje, że dowody są wszędzie i że osobiście wiedział o ich machinacjach. Putin powiedział, że próbowali zwabić go do swojego starożytnego kultu babilońskiego. Putin powiedział, że poprzez media i politykę ludzkość została zmanipulowana do tego stopnia, że stała się nieświadoma. Dodał również, że klasa rządząca na świecie ma tyrańską kontrolę nad naszymi zapasami żywności, wody i powietrza. Proszę bardzo, no to czytamy. Tu mamy po niemiecku, ale mamy takie coś, tłumaczymy. Putin powoli ujawnia, że nasza planeta nie jest rządzona przez ludzi, ale przez złą rasę pozaziemską. Byłoby to dla mnie teraz temat, w którym myślelibyście poboczni powinni również podejść do tego sprytnie, aby zrozumieć, dlaczego świat jest taki, jaki jest. Moim zdaniem zdecydowanie za mało osób i organizatorów zdaje sobie sprawę z tego faktu, co powinno być istotną częścią wyjaśnienia. Jest na to wystarczająco dużo dowodów. Obawiam się tylko, że większość ludzi nie mogłaby znieść tej prawdy i wpadłaby w stan szoku i paniki. Osobiście kilka razy miałem do czynienia z gadami i smokowcami, nie tylko w subtelny sposób, ale także fizycznie. W takich spotkaniach zdecydowanie powinieneś mieć mocne nerwy, gdy tak się dzieje. Zdecydowanie powinieneś być kompetentny, a przede wszystkim dobrze przygotowany psychicznie na takie sytuacje. Michael. Fale uderzeniowe odbijają się dziś echem po Kremlu, gdy rozchodzą się wiadomości o nadzwyczajnym spotkaniu zwołanym wczoraj przez Władimira Putina, na którym źródła rosyjskiego prezydenta powiedziały, że 95% światowej klasy rządzącej nie jest nawet ludźmi. Są zimnokrwistymi, hybrydy, które są członkami starożytnego kultu. Czy Putin właśnie określił światową elitę polityczną i finansową jako zimnokrwiste, hybrydowe gady ludzkie? Naprawdę właśnie to zrobił? W przemówieniu za zamkniętymi drzwiami na forum dla najwyższych szczebli rządu i pracowników w swoim rodzinnym mieście Petersburgu Putin odpowiedział na pytania dotyczące wycieku z Panama Papers, wskazując, kto stoi za spiskiem. Rząd Stanów Zjednoczonych, jego agencje szpiegowskie i George Soros. Putin uderzył pięścią w stół i wykrzyknął: George Soros, ty sprytny smoku, to wojna, jak donoszą źródła bliskie raportowi prezydenta. Następnie Putin obiecał jeszcze bardziej zaostrzyć sankcje wobec społeczeństwa otwartego Sorosa, to jest ta jego agencja wywiadowcza zwana jakąś fundacją. Zapytany przez czołowego doradcę, co miał na myśli, mówiąc o smoku, niezwykłe słowo w języku rosyjskim, Putin westchnął ciężko i spojrzał na zgromadzoną grupę charakterystycznym spojrzeniem, zanim wyjaśnił po drodze, jak świat jest rządzony, nie wszystko jest tym, czym się wydaje. Putin opierał się delikatnym próbom bliskich powierników, aby powstrzymać prezydenta przed pójściem tam, mówiąc, że dowody są wszędzie i że osobiście był w głębokiej wiedzy o ich machinacjach. Powiedział, że nie był jednym z nich, ale
że bali się go i próbowali zwabić go do swojego starożytnego kultu babilońskiego. Dowody stare i współczesne są ogromne, powiedział. Putin powiedział, że poprzez wykorzystanie programów przez media i politykę ludzkość została zmanipulowana do tego stopnia, że stała się nieświadoma, czego doskonałym przykładem było bankructwo papieru panamskiego. Klasa rządząca na świecie ma tyrańską kontrolę nad naszymi zapasami żywności, wody, powietrza i aktywnie oszałamia masy. Tutaj mamy praca Lebona nad psychologią mas, jest dziełem założycielskim współczesnej psychologii. Dobrze, okej, okay, ale tu chcemy więcej w takim razie, już sobie wchodzimy, ale sprawdzimy datę tego artykułu. 10 października, mamy tutaj 11 października, jak widzimy. Nadszedł czas, aby odkryć niektóre z największych tajemnic świata. Znawcy i demaskatorzy ujawniają niesamowite i szokujące informacje o ukrytych wydarzeniach na świecie. W centrum tej tysiącletniej konspiracji wszystko kręci się wokół walki między dobrem a złem oraz przyszłego losu ludzkości, bo tu mamy co? Pełny tekst? No dobrze. O ukrytych demaskatorzy w centrum tej tysiącletniej konspiracji wszystko kręci się wokół walki między dobrem a złem oraz przyszłego losu ludzkości. Istoty pozaziemskie i międzywymiarowe są uwikłane w paradoksalną bitwę o ramy czasu planety Ziemi, a świat osiągnął teraz kluczowy punkt w historii ludzkości, w którym zachodzi wielka transformacja i przecinają się różne linie czasu. Ale co to dokładnie oznacza i jaka jest droga przed nami? Na początku marca 2019 roku Leo Zagami ogłosił, że ciemna strona iluminatów w Watykanie wpadła w całkowitą panikę, ponieważ różne frakcje tajnych stowarzyszeń w Watykanie były w stanie wojny. Boją się, że wszystkie ich brudne i mroczne sekrety mogą zostać ujawnione. Papież Franciszek nadal próbował chronić swoich bliskich sojuszników w szatańskiej elicie, w tym prezydentów różnych narodów. Z różnych wszyscy są powiązani z tajemniczą organizacją w Rosji, która planuje cele 9 porządków świata i ma siedzibę w Moskwie. Jest to Centrum Informacji i Analiz SOVA, które według Leo Zagami podlega bezpośrednio kontroli rządu rosyjskiego. Na czele tej sekcji New World Order stoi kilka osób, które są zaniepokojone zjawiskiem UFO. Dotyczy to również dr Aleksis Savin z Rosyjskiej Akademii Nauk. Włoski dziennikarz Giacomo Amadori był jednym z nielicznych, którym udało się przeprowadzić wywiad z tą tajną organizacją. Amadori ujawnił Leo Zagamiemu, że włoski sekretarz prasowy SOVA jest włoskim masonem wysokiego szczebla, który on i John Podesta, były doradca kampanii Hillary Clinton, spotkali się w Rzymie w 2016 roku. Niedawno Hillary Clinton obiecała publikować podczas kampanii wyborczej. Podesta mówił kilka miesięcy później na spotkaniu w Rzymie o negatywnych kosmitach udzielających pomocy i instrukcji iluminatom, a te międzywymiarowe istoty mają działać z Moskwy. Leo Zagami ostrzega, że wiele istot międzywymiarowych, które przybywają na Ziemię z różnych sfer egzystencji, ma charakter demoniczny i należy się ich wystrzegać. Istoty te manipulowały ludzkością przez wiele tysięcy lat w celach samolubnych i według Zagamiego wszystko zaczęło się od wielkiego kataklizmu, który był odpowiedzialny za zniszczenie Atlantydy. W cywilizacji Atlantydy istniały dwa konkurujące ze sobą bractwa i ta bitwa nadal trwa. Negatywne istoty międzywymiarowe można po prostu nazwać upadłymi aniołami. Używają nowoczesnej technologii i sztucznej inteligencji do kontroli umysłu i negatywnych manipulacji, aby skierować linię czasu w przyszłość rasy ludzkiej. Możesz przeczytać więcej na ten temat. Według Leo Zagami tajemnice UFO są nadal największymi, najbardziej niebezpiecznymi tematami na świecie. Był w stanie dowiedzieć się, że niektóre z tych negatywnych istot pozaziemskich lub międzywymiarowych opracowały zaawansowane technologie od milionów lat pochodzące z innych galaktyk, a nawet innych wszechczasów. To już wiemy, że gada bzdury. W każdym razie najbardziej niebezpieczne i technologiczne osiągnięcia tych istot zostały stworzone przez sztuczną inteligencję, która wkrótce przejmie również naszą własną planetę. Właśnie dlatego elity, jezuici, masoni i iluminaci popierają plany stworzenia Boga AI, którego błędnie wierzą, że przyniesie światowy pokój w tej bezdusznej maszynie. Konsekwencją tego są jednak od dawna prorokowane narodziny cyberszatana 666. Gdy tylko to się stanie, sztuczna inteligencja dokonuje automatycznej selekcji i co najmniej 3/4 światowej populacji powinno zostać wyeliminowane, ponieważ po prostu nie są już potrzebne. W maju 2018 roku Robert Sofia, jeden z pierwszych robotów sztucznie inteligentnych, oficjalnie odwiedził Abu Zabi w Arabii Saudyjskiej i przemawiał w ONZ.
Robotowi nadano wówczas nawet obywatelstwo i obywatelstwo Królestwa Arabii Saudyjskiej, które z kolei zadeklarowało, że policjanci robotów powinni wkrótce zabezpieczyć cały kraj. Jest to prawdopodobnie operacja psychologiczna na dużą skalę, która ma przygotować nas na przyszłą dominację robotów ze sztuczną inteligencją. Według Leo Zagami prezydent Donald Trump niechętnie naciska na ujawnienie UFO, ponieważ obawia się, że jeśli tak się stanie, negatywna frakcja alien może mieć większy wpływ na ludzkość. Wydaje się, że wiodącymi siłami alienów są upadłe anioły i hybrydy Anunnaki, które współpracują z Watykanem, jezuitami i ludźmi w rządzie rosyjskim. Na początku 2019 patriarcha Moskwy Cyryl I, obecny szef rosyjskiego kościoła prawosławnego, ostrzegł przed zależnością ludzkości od nowoczesnej technologii, która ostatecznie doprowadzi do pojawienia się antychrysta, który ma kontrolować ludzkość z centralnego punktu i globalnego internetu. Następnie wyjaśnił, że ten globalny system kontroli przybliży nas o krok do apokalipsy. Dowodzi to po raz kolejny, że rosyjska cerkiew prawosławna jest bardziej skupiona na prawdziwym chrześcijaństwie, podczas gdy kościół katolicki jest już najwyraźniej w rękach nadchodzącego antychrysta. Wszystko kręci się wokół wielkiego meta konspiracji, planów sił świata i ciemności, a wiele pytań, które do tej pory pozostawia otwarte, zostaje ostatecznie rozwiązanych. Dobrze. Pitolenie. Tego nie będę już czytał. W każdym razie ten początek, co Putin tu powiedział za zamkniętymi drzwiami, nie wiem, na ile to jest informacja wiarygodna, powiem tak, bo to, co tam było w dalszej części, to jest bzdurzenie, ale to jest ciekawa informacja. Pytanie, czy między nimi jest konflikt, bo może być on częścią którejś tam frakcji, nacji, powiedzmy, ten Putin. Ja nie wiem, bo jego podmienili w 2013 roku bodajże. Więc kim, czym on tam w ogóle jest, ten, który się nazywa Putin teraz, to nie wiem. Ale prawdę powiedział, że z 90% ich jest gadami. No. Także jeżeli to jest prawdziwa informacja, no to jest jakiś przełom w rozmowach o tym. Ale on o tym oficjalnie nie powiedział, tylko to jest jakiś przeciek przecież. Także, no nie wiem, co to w ogóle za portal i czy to jest wiarygodne, no szczerze mówiąc, prawda? No trzeba by posprawdzać dalej te informacje. Ja to wrzucę tak, żebyście się zaczęli zastanawiać i szukać informacji i potwierdzać albo zaprzeczać, no na tej zasadzie. Pozdrawiam, hej.